w Iranie chodzi się na studiach, żeby pierwszy raz poznać drugą płeć. Jeśli chcecie dużo więcej się dowiedzieć o Polsce, o Iranie i bardziej i lepiej docenić swój kraj, lepiej zostańcie do końca tego filmiku. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Jeszcze raz wróciłem do was z odcinkiem, w którym chcę opowiedzieć o sprawach, które mnie interesują tutaj w Polsce i powodują, że tutaj bardziej czuję się jak u siebie w domu niż back home w Iranie. Często mówię, że wyjechałem z domu i odnalazłem ten dom gdzieś indziej. Właśnie o to mi chodzi. Pierwszą sprawą jest to, że picie alkoholu w Polsce jest legalne, a w Iranie to nie było legalne, więc żeby ogarnąć alkohol w Iranie, trzeba było zadzwonić do jakichś dealerów, którzy by przewozili do domu ewentualnie. I to bardzo duże ryzyko, bo picie alkoholu tam jest grzechem, więc prawnie skarżają was za to, że jakby uprawialiście grzech. Piliście alkohol. Więc według prawa szariatu jeszcze trzeba się odbić tego grzechu, czyli jakby dostać 75 batów albo, nie wiem, jakoś płacić rządowi. Coś dziwnego, coś bardzo dziwnego. A tutaj w Polsce to jest legalne od czasu do czasu. Jakieś winko, jakieś piwko, jakieś wódeczkę. Na początku oczywiście, jak się przeprowadziłem do Polski, byłem spragniony ciągle jakiś alkohol, a teraz już się przyzwyczaiłem do tego. Nawet ograniczam to trochę. No ale od czasu do czasu z przyjaciółmi zawsze dobre wino wchodzi w grę. Drugą sprawą, która w Polsce bardzo ułatwiła moje życie, jest to, że tutaj można się ubrać tak jak się chce, a nie tak jak się powinien. Oczywiście dla dziewczyn, dla kobiet ma dużo większe znaczenie, dlatego że w Iranie kobiety muszą nosić chustę. Akurat mam to, więc mogę wam pokazać, jak to się robi w Iranie. Dobra. W Iranie kobiety noszą coś takiego ciągle, wyobraźcie sobie, że ciągle musicie być w takiej chuście i to jest bardzo niewygodne, jak jest na przykład 40 stopni na zewnątrz, to coś takiego mega przeszkadza przecież. A jednak tutaj w Polsce czegoś takiego nie mamy, więc nikt nam nie każe, jak się ubrać, nikt nam nie każe, że nie mówi nam, że o, twoje ubranie jest niepoprawne, a tam ktoś może podejść do ciebie i powiedzieć, że o, na przykład dlaczego masz dziurę na spodni, albo dlaczego twoja chusta jakby jest za bardzo widoczna, jest transparentna i widać na przykład twoje włosy spod tej chusty. Jakby są naprawdę ludzie, którzy się przyczepiają do tych spraw i to jest jakby długoterminowo, dobra, na przykład na miesiąc tam podróżując, to jest spoko, może i to jakby brzmić śmiesznie, albo ta chusta wyglądać taki słodkie, ale tak długoterminowo mieszkając tam i wyobrażając sobie, że cały czas są jakieś spiny w sprawie tej chusty, cały czas są jakieś spiny w sprawie tego ubrania i tak długoterminowo to działa na nerwa. Normalnie człowiek może wariować, że ciągle ktoś mówi do ciebie, jak masz się ubrać, nie? Jest bardzo dyskomfortowo. No i poza tym w sprawie tych ciuchów, jeszcze z płeć nie mówiąc, w Iranie ludzie lubią oceniać i jakby są dużo bardziej oceniający niż w Polsce, więc nie wychodzi się na przykład z domu w dresie raczej. Jakby ludzie, którzy wychodzą z domu, są zazwyczaj pachnące, bardzo dobrze ubrane i ubrani są bardzo tacy eleganccy. A tutaj możemy wychodzić tak, jak nam się chce, tak w jakim jakby dzisiaj jestem w humorze, więc ubieram się ładnie i jestem pachnący i innego dnia nie chcę się perfumować, chcę wyjść w hoodie i jakby w dresie. Nikt do mnie nie przyczepi się za to, że na przykład jestem w dresie, a to bardzo mi ułatwia życie, bo mogę tak naprawdę wyjść z domu w każdej chwili. Bo od dziecka dla nas było tak, że jak wychodziliśmy z domu, musieliśmy przez kilkanaście ładnych minut się ubrać. A teraz, jak nie wiem, potrzebuję czegoś ze sklepu, od razu tak jak siedzę w domu, tylko założę kurtkę i wychodzę jakby.
to nie jest nic wielkiego tutaj, bo nikt nie ocenia, jak wyglądasz. Owszem, na przykład do opery nikt nie chodzi w dresie, tak? Jakby wiemy, gdzie można chodzić, w jakich ubraniach, i na ulicę nikt nie jest oceniający, więc możesz chodzić tak naprawdę jak chcesz. A w Iranie ludzie się ubierają bardzo ładnie, nawet jak chodzą na przykład do szkoły, do uniwersytetu, na zakupy. Cały czas dziewczyny robią takie wielkie makijaże takie i ubierają się bardzo ładnie, jakby dosłownie chciały iść na imprezę. I chłopaki też jakby ubierają się, starają się ubrać bardzo, bardzo ładnie i elegancko. Jakby na kogoś jak ja, które raczej dbam o tą jakby duchową część, albo nie duchową część, może o jakby o tej części mojej duszy, którą chcę rozwijać, a nie o tej materialnej części mojego życia, którego raczej mniej dbam, jakby mniej dbam na to, jak wyglądam, ale bardziej dbam o to, co chcę robić w życiu. Coś takiego w Iranie jest źle odebrane, bo skoro nie wyglądasz dobrze, to na pewno nie dbasz o swojej duchowości, o swojej duszę też, jakby coś takiego. A tam ciągle było tak, że czułem, że jestem najgorszy. A tutaj nikt nie ocenia tak, że dzisiaj na przykład nie mam uczesonych włosów. I tak nie potrafię czesać włosów, bo nie da się czesać tych włosów. No ale to był przykład. Nawet jeśli chodzę na ulicę tak, coś takiego, też nikt do mnie nic nie mówi, ani nikt nie patrzy źle. Każdy wie, że to jest człowiek, który może ma zły dzień, który może ma po prostu inny humor i trzeba go szanować. To jest bardzo ważne. Ten szacunek mega mi się podoba w Polsce. Szacunek do drugiego człowieka zawsze powinien istnieć, a dla mnie, ja pierwszy raz w Polsce widziałem i czułem ten szacunek do drugiego człowieka. Nie tylko do mnie, nie tylko wobec mnie, ale jakby od moich przyjaciół, od moich znajomych, wobec innych też widziałem i czułem ten szacunek. Trzecią ważną rzeczą, która mnie fascynuje w Polsce, jest to, że tutaj na studiach albo na uczelni, albo generalnie można mówić o wszelkich tematach i nikt nie ocenia, nikt nie podkabluje i zawsze jakby jest taka otwarta przestrzeń, do której można mówić. I ludzie akceptują i szanują. Może i ta druga i trzecia sprawa są tym szacunkiem podwiązane do siebie, ale stwierdziłem, że to oddzielnie będę mówił. Że na przykład w Iranie raczej nie mógłbym rozmawiać o wielu religijnych albo niereligijnych tematach, w których wierzałem, o których myślałem, bo wtedy od razu byłem ten odjechany. A tutaj nikt nie ocenia przez to, bo to są myśli ludzkie, bo to są ludzkie myśli i każdy człowiek ma takie prawo, żeby myśleć, żeby wierzyć w to, co chce. Jakby ta otwartość mnie tutaj fascynuje. Czwartą sprawą dla mnie jest to, że tutaj ludzie, którzy chodzą na studia, naprawdę chcą studiować ten konkretny temat. To jest dla mnie, to na początku jak byłam na polskich studiach, było to dla mnie szokujące, że jak bardzo ci ludzie się dedykują tym studiom, tym tematom, tym pracom domowym, że Jezu, wszyscy są kojunami tutaj. Ale teraz patrzę na to z tej strony, że tutaj naprawdę chodzi się na studiach, żeby studiować takie tematy, które naprawdę mnie interesują. Jakby w Iranie chodzi się na studiach, żeby pierwszy raz poznać drugą płeć. Jakby do końca liceum chłopaki i dziewczyny są jakby oddzielni w dwóch, jakby w różnych szkołach, bo szkoły nie są koedukacyjne. Wiele ludzi chodzi tylko na studiach, żeby poznać swojego przyszłego partnera albo swoją przyszłą partnerkę. A tutaj widzę, że naprawdę ludzie chcą się dowiedzieć coś więcej na temat tego, co studiują. Naprawdę są ciekawi się rozwiąć w tym temacie. Ta prawdziwość i ta szczerość mnie tutaj bardzo fascynuje i bardzo się cieszę, że jestem polskim studentem. A w Iranie jest tak, że do końca liceum tak naprawdę nie możesz poznać drugiej płci,
więc ciągle ludzie są spragnieni na to, żeby poznać kolegów, koleżanki z drugiej płci i ciągle o to walczą, więc dlatego pójdą na studia i dlatego jakby każdy raczej w Iranie ma licencjat, bo musiał iść na studia, żeby jakby społecznie się rozwinąć między dwiema płciami. Czegoś takiego w Polsce nie potrzebujemy, bo jakby jesteśmy tutaj na tyle otwarci, że jakby jesteśmy wychowywani razem z drugą płcią, i jakby druga płeć dla nikogo nie jest czymś z kosmosu, że wow, dziewczyny, wow, chłopaki, jakby jak mam do tego podejść, jakby tam wielu chłopaków nawet nie miewa koleżanek do końca liceum, bo jakby nie ma bezpiecznej przestrzeni, z której mogliby poznać jakby tą drugą płeć. A poza tym, jeśli nie mają siostry lub kuzynek i w ogóle się nie poznają z ciałem drugiej płci. Bo oczywiście książki też są rozdzielone. Chłopaki mają książki dla chłopaków, dziewczyny mają książki dla dziewczyn. Piątą i ostatnią rzeczą, która w Iranie istnieje, a tutaj też trochę istnieje, ale tutaj jest szczersza, jest to, że jest taka kultura, która się nazywa tarów. W tej kulturze robi się i mówi się rzeczy, w których tak naprawdę nie do końca wierzysz. Na przykład o drugiej nad ranem chodzisz wyrzucić śmieci i widzisz sąsiada na przykład w klatce. I potem zaprosisz go, jakby przynajmniej mówisz, że zapraszam na herbatę do siebie. I to w Polsce by zabrzmiało, że co ten sąsiad ma na myśli, że o drugiej nad ranem zaprasza mnie na herbatę do siebie. Jakby to nie wypadałoby w Polsce raczej. A w Iranie jakby tylko żeby pokazać uprzejmość, tylko żeby pokazać tą, że zobaczcie, jak bardzo jesteśmy mili dla siebie, mówi się zapraszam do środka na herbatę, nawet o drugiej nad ranem, nawet nie myśli się o tym, jakby to jakby jest tak bardzo wgłębione w kulturze, że ludzie wiedzą, że nie mają wyjść oczywiście, ale i tak z jednej strony to się mówi, z drugiej strony się dziękuję i mówi się, dziękuję bardzo, nie, pójdę, bo żona czeka na przykład, czy coś tam. Obie strony wiedzą, że coś takiego nie ma się wydarzyć, jakby on nie wpadnie raczej w swoich piżamach na herbatę, na slumber party, ale wie, że to jest tylko z uprzejmości, jakby ten człowiek tylko chce być miły dla swojego sąsiada i tak mówi. Jakby, bo trzeba zawsze pokazać jakiś miły gest, nie? Co w pewnym momencie to przerażało mnie to w Iranie, bo to było już za dużo. I to jest już dość często, na przykład jak jesz coś i na przykład jak masz małą kanapkę i chcesz to jeść, a inni stoją, zapytasz każdego, czy nie chcieliby trochę twojej kanapki. Dla takiej naszej mentalności z Europy, gdyby ktoś mi tak powiedział, ja bym pomyślał, że jakby teraz ja raczej tak myślę, ja raczej bym myślał, że tak, biorę, jakby jeśli chcesz dać, to biorę, nie? I zjem potem i potem on zostaje głodny, bo on nie myślał o tym, że faktycznie chce dzielić tej swojej kanapki, tylko myślał o tym, żeby być miły, a powiedział to, więc jakby tutaj mogą te skrzyżowania tych dwóch kultur mogą być problematyczne faktycznie, bo często jak Polacy jeżdżą w Iranie, taksówkarz do nich mówi, że nie trzeba płacić, ale faktycznie on nie ma tego na myśli. I często się zdarzało, że potem taksówkarz wychodził z samochodu po nich, żeby płacili finalnie, no ale on mówi jakby może i trzy razy mówić, że nie trzeba płacić. Bądźcie moimi gośćmi, nie trzeba płacić, nie musicie za to płacić. No ale faktycznie tego nie ma na myśli. I to są właściwie problematyczne momenty tylko w Iranie, bo tylko z uprzejmości się mówi coś, w której się nie wierzy. I ten taruf jest tak bardzo wgłębiony już w tej kulturze, że jakby z dowożeniem kogoś na imprezę, że mówi się coś, że ja cię zawiozę, a faktycznie ci się nie chce tego robić. Każdy mówi, że wspaniale wyglądasz, mimo tego, że nie ma tego na myśli, więc szczerość trochę zniknie jakby w tym wszystkim. To już jest ten moment, który mi przeszkadza jakby w Iranie. Jak widzę, że ludzie nie są szczerzy ze mną,
i mówią, że o, jesteś wspaniale, wspaniale oglądasz i że wszystko jest super, a faktycznie tak nie jest i oni to mówią tylko z uprzejmości. Albo, że ja muszę się domyśleć, że potem co robiłem i wiecie co, to jest już za dużo myślenia i stracenie funkcji swojego mózgu, której mógłbym wykorzystać w jakichś lepszych projektach swojego życia niż w myślenie tym, że co kto miałby na myśli. Więc to jest to trochę dziwne tam. A tutaj też ta uprzejmość jest, a faktycznie to pokazujemy. Że często się zdarzało, że mimo tego, że mówiłem, że na przykład nie chcę już więcej jedzenia i tak mi nakładali Polacy, bo jakby ja czułem, że może inni zasługuje na to, a i tak dostałem. I to też jest gościnność, więc ta jakby owszem i w Iranie jest gościnnie, ale tutaj ta gościnność jednak jest szczersza. Tutaj tak jest mi lepiej, bo łatwiej mogę żyć, bo wiem, że jeśli ktoś coś mi oferuje, to faktycznie to oferuje. A to nie robi tego tylko z uprzejmości, że o, żebym jakby miał taki miły wyraz od niego jakby w głowie. W Iranie tak nie jest. I to były właśnie te 5 rzeczy, które dużo ułatwiają moje życie tutaj i powodują, że tutaj jestem bardziej u siebie w domu. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten materiał. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie i pokazujcie znajomym, jeśli myślicie, że te informacje komuś się przydają i może komuś otwierają nowe okna do ich życia. Trzymajcie się mocno, ciepło w tą zimę i pa! Tak, jesteś tak wspaniały, że chcę z tobą wyjechać na wakacje, że możesz zamieszkać u mnie, możesz korzystać z mojego auta, wszystko jest super.